Panie prezesie, panowie profesorowie, panowie ministrowie, szanowni państwo, 13 piątek, ale czasami to szczęśliwy dzień i wierzę, że to będzie dzień, kiedy porozmawiamy o tych problemach nurtujących mleczarstwo, ale również o tych partnerach, które nurtują polskich rolników jako waszych tak naprawdę największych partnerów. Ja chciałbym jeszcze powitać, bo na sali jest wiceprezydent organizacji, którą tworzyłem kiedyś w latach 90. Witam prezydenta Tadeusza, Polska Federacja Hodowców i Producentów, Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Cieszę się, że jest z nami, że również federacja, która tak wiele dobra zrobiła w tym okresie, jest uczestnikiem tego forum. Nie będę... Andrzej, no patrz, Tadeusz to inny, z Podlasia. Taka prawda, ty jesteś z Warmii i Mazur. Natomiast rzeczywiście cieszę się, że możemy rozmawiać tu na forum, kiedy mamy refleksję nad minionym rokiem 2023, kiedy przechodziliśmy z nieba do piekła. Wszyscy jako cała branża i rolnicy i mleczarstwo, bo doskonale wiem, jaka jest rentowność państwa w sektorze, jak trudny to był rok i jakie wyzwania są przed nami na ten rok. No, trzy ostatnie notowania Frontery dają im jakiś minimalny optymizm, ale tak patrząc na ceny po stronie rolników, no to optymistycznie to już nie wygląda. Wierzę w to, że ten rok, przynajmniej drugie półrocze, jak zapowiadają ekonomiści, będzie już normalnym, ustabilizowanym, który da perspektywę funkcjonowania zarówno państwu jako przetwórcom, ale przede wszystkim producentom mleka, bo bez mleka nie ma państwa, nie ma przetwórstwa, nie ma produktów. Świat bardzo szybko się rozwija, bardzo szybko przyrost naturalny i perspektywy są takie, że w 2050 roku będzie na kuli ziemskiej ponad 10 miliardów ludności. I to daje tą perspektywę, że rzeczywiście tych produktów mleczarskich będzie coraz więcej potrzebnych i coraz większa będzie konsumpcja. Nie będę się odnosił do tej sprawy dotyczącej klimatu i tej perspektywy dotyczącej uwarunkowań, które za chwilę pan minister Ardanowski będzie mówił, wyzwań, jakie są w samym rolnictwie, aby spełnić te wszystkie wymogi, aby poziom węgla w szklance mleka był jak najwyższy, jak najniższy, żebyśmy rzeczywiście z rozsądkiem podeszli do tych wszystkich wyzwań klimatycznych, które stoją przed całą Unią, przed całym społeczeństwem, ale przede wszystkim przed rolnictwem, które jest tak niesłusznie mocno obarczane tym efektem cieplarnianym, produkcją gazów cieplarnianych, a w szczególności sektor mleczarski. Są przedstawiciele nauki, którzy myślę są w stanie udowodnić to, że jest troszeczkę inaczej i przy racjonalnym żywieniu efekt cieplarniany i emisja gazów cieplarnianych może być zdecydowanie zredukowana i abyśmy tylko wszyscy razem, przede wszystkim zwracam się do świata nauki, dali odpór tym wszystkim pseudo ekologom, którzy stawiają tak mocno na inną produkcję żywności w laboratoriach. Pocieszającym jest to, że te firmy biogenetyczne, które inwestowały, w tej chwili mają problemy. Wiem, że trzy firmy już z giełdy nowojorskiej się wycofały, czyli tak jak kiedyś były prognozy o tym innej żywności, tak w tej chwili jest to inaczej. Sektor wege rozwija się w Polsce jeszcze w miarę dynamicznie, ale on również ma swoje już chyba apogeum, że już więcej tych osób, o których mówił minister, dajmy szansę wszystkim, ale niech oni nie przeszkadzają tym, którzy się chcą odżywiać się w sposób racjonalny. Oczywiście wyzwań w sektorze mleczarskim jest bardzo wiele. Są przedstawiciele nauki, którzy będą mówili, laktoferyna, widzę, że jest pan docent Pomastowski, który będzie mówił o tych sprawach. Ja jako sympatyk mleka A2 i mocny zwolennik tego rozwiązania. Chcę powiedzieć państwu, że rzeczywiście tu na Kujawach i Pomorzu chcemy taki projekt stworzyć wspólnie z Instytutem Czochralskiego.
żeby rzeczywiście ten poziom arsenu, który jest szkodliwy dla organizmu człowieka, któremu przypisuje się wiązania białkowe, zarówno w produktach pseudo, w tych wszystkich napojach kokosowych, sojowych, gdzie największe jest tych wiązań i to jest udowodnione, że te wiązania najbardziej szkodzą. Ale my chcemy udowodnić to, że mleko A2 ma w tym obszarze najkorzystniejsze warunki, że tych wiązań jest najmniej, do których przyczepia się arsen i te wszystkie zalety opisane w literaturze, czy to chińskiej, czy nowozelandzkiej najbardziej, pokazują pozytywny wpływ mleka A2 na organizm nasz człowieka w całym łańcuchu odżywiania. I chcemy takie badania zrobić, biorąc poziom arsenu zawarty w glebie, w roślinie, w kiszonkach, jak również potem przebadać mleko A1, 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 A2 i A2, A2 i zobaczymy, co z tych badań naukowych nam wszystko wyjdzie. Ja jestem optymistycznie nastawiony, że rzeczywiście ten projekt będzie miał duże znaczenie dla przyszłości, a ja zachęcam Państwa, abyście w ramach swoich mleczarni mocno promowali stosowanie genetyki buchajów A2, A2, aby rzeczywiście wypierająco ten proces następował, bo to tak naprawdę trzy pokolenia. To jest, jeżeli jedno pokolenie trwa 4-5 lat, no to musimy mieć świadomość, że to jest proces, który troszeczkę nam potrwa. Życzę, aby ta dzisiejsza konferencja przyniosła wszystkim nam satysfakcję i bardzo cieszę się, że po raz pierwszy jest tak mocno pięty temat dotyczący ekonomii. Jest z nami profesor Orłowski, bo za mało mówimy w obszarze ekonomii, zarówno w naszych gospodarstwach, nie liczymy często kosztów, jak również jakie są wyzwania przed państwem produkcji. Koszty wzrosły niesamowicie, koszty energii, mamy świadomość, jak to jest i wszystkie te inwestycje w OZE, które są w zakładach w tej chwili poczynione, a wiem, że bardzo dużo zakładów mleczarskich w tym obszarze jest mocno doinwestowanych, to jest przyszłość, bo to jest potanienie kosztów produkcji. Żeby być konkurencyjny, to w tym kierunku trzeba iść. Dziękuję za zaproszenie, panie prezesie, i zawsze będę wspierał całą branżę, sektor i zapraszam, bo państwo może nie wiedzą, jestem przewodniczącym Senackiej Komisji Rolnictwa. Senat był zawsze ostoją stanowienia prawa i jeżeli chcecie państwo jakąś konferencję, zapraszamy do nas, do tego, żebyśmy mogli wypowiedzieć się merytorycznie w obszarach, które wspólnie nas nurtują. Pierwszą konferencję, którą będę chciał zorganizować, ona będzie dedykowana restrukturyzacji gospodarstw. Co prawda mechanizmy są, ale one są zbyt mało uruchamiane, a windykacja gospodarstw następuje bardzo, bardzo szybko. Jest to obszar bardzo delikatny natury takiej, a niestety kodeks postępowania, co prawda cywilnego, gdzie ograniczono w nim rolę windykatorów, komorników, następuje tak, że oni po części windykują z gospodarstw, ograniczenie dotyczy całości gospodarstw. Dziękuję bardzo.